A skąd one są puszczane? No i co, wróciłoby się do Juraty, nie? To by pomyślał, że ja to powiem. O. Niezłe jaja. Nie, wiecie co, ja naprawdę bardzo lubię sobotę, ale tak do końca maja i później od września. A teraz to nie. Nie mam tu czego szukać po prostu. Że jesteśmy chyba bliżej molo niż byliśmy wczoraj. Nie, to jest w ogóle strasznie. A byliśmy z drugiej strony molo, więc to nie jest tak, że z jednej strony jest mniej, z drugiej strony więcej. Tu moim zdaniem jest jeszcze więcej, mimo że jest dalej od molo. Ludzie siedzą sobie właściwie na głowach, dzieci krzyczą, biegają. No i na skoro, że jesteśmy przy placu zabaw, to jest zrozumiałe. No. Ale ja w ogóle nie dostrzegam żadnej przyjemności. No jestem tu, bo dzieciaki po prostu się bawią, ale ja się męczę. Naprawdę. No to fakt. Ja w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, u nas to często się pojawia coś takiego, jak otoczenie nam nie sprzyja i jest tak jakoś właśnie... Bardzo nam się udzielają nerwy, takie napięcie, no nie? Zaraz się robimy nerwowi, zaraz nas po prostu denerwują czasem drobiazgi, bo ogólny chaos dookoła powoduje, że po prostu tracimy cierpliwość. Tak, ale to już się teraz pisze komentarz, że o, poprzewracało się w dupach i... Niech się pisze, no Boże, no tak. Wypieprzać na prywatną plażę. Nie widzicie, że właśnie to chcemy pokazać, że wcale, jeśli ktoś lubi tak jak my, raczej spokój na plaży, to da się zrobić, jak się okazuje. Jestem w szoku w ogóle. Nie wiem, czy tylko Jurata jest takim miejscem. Na razie z tych wszystkich miejscowości, które odwiedziliśmy, to tylko Jurata taka była. No ale kto wie, może gdzieś tam w tych chałupach, bez tarni, może tam też jest podobnie, nie wiem tego. Na pewno tak zatłoczone plaże nie są dla nas po prostu. Rozumiem, że ktoś może chcieć przyjechać do Sopotu i poplażować tutaj, bo to też się przyjeżdża, myślę, głównie nie ze względu na plażowanie, tylko z innych powodów. To jakby to wszystko jest dla mnie zrozumiałe. Ja tylko mówię o tym, że to nie jest dla nas wypoczynek, może tak. Kiedy jest się też, tak jak mówiłam o tym wczoraj, we dwoje i się chodzi z knajpy do knajpy i się po prostu chilluje, no to też jest inaczej niż wtedy, kiedy się jedzie z dziećmi, trzeba ich na okrągło pilnować. Teraz w ogóle w tym tłumie jest mi nawet ciężko momentami je wyłapać, bo rozbiegły się tutaj po placu zabaw i cały czas musimy się nawzajem orientować, no nie? No. Gdzie wlazły, gdzie są teraz i tak dalej. A to po prostu czasem sekundę, jak przebiegają z tej maszyny na maszynę, nie? No. Jesteśmy tu chyba godzinę, ja się jakoś już tak trochę zaczerpałam. Ja już też się przymierzam do zmiany. Że no, dużo filmów z plażowania u nas w Sopocie nie zobaczycie, bo nie ma warunków. Nie no, pokażemy. No. Tylko jeszcze te filmy z wczoraj są. Są jeszcze filmy z wczoraj z Władka. Tam też zobaczycie sporo ciekawych rzeczy. Innych niż w internecie i w telewizji. No. No dobra, to co, tutaj kończę na razie. Sopot jest fajny, ale może trochę... Może niekoniecznie pod kątem plażowania najfajniejszy. No to co? Zbieramy majdon, jest podobnie. Jesteś pewna, no dobrze się bawią tam chyba jest. Jeśli chcemy wyjść jeszcze wieczorem i coś zrobić sensownego, to chyba... No tak, dobra. No to jak dasz radę, to zgarnij. Ruszamy, proszę Państwa. Teraz zobaczycie ten tłum z bliska. Tak, możemy. Chociaż tam może być tragedii. A co jeszcze? Byście się pobawili? No to pokąpać możemy się przyjść później. Chcecie? Nie. Zaraz coś zjemy.
i za jakieś 2-3 godziny albo dwie, może szybciej, uda się. Co? Może być? I wtedy już ze strojami przy. Ale ludzie. Masakra. Co? Zobacz, jakie zdjęcie można. No. Masakra. Idziemy? Przychodzimy później ze strojami? Dobra, ale pójdziemy tam z drugiej strony molo, dobra? No, tu już nie będziemy szli. No tam jest dużo bliżej, a tyle samo ludzi. Wziąć ci tą torbę? Na pewno nie? A, bo to taka wyjazd, dobra. Tu zobacz, jak się spojrzy. Zobacz, tam. Ale jaka woda cieplutka, no nie? A no, widzę. Ale cieplutka, co, Tarusia? Racie przez cały tydzień w wodzie nie było tyle ludzi, co tutaj, przez godzinę chyba. Co? Na bidach polskich kurortach. Dobra, ja bym tu chyba już schodził. Już mi starczy. No wiem. Tutaj? Czy jeszcze dalej? No bo tu musimy i tak obejść to. Dobra, chodźmy tutaj. No to dobra. Klara, to samo odpadnie, chodźcie. Chodzimy.
tutaj najkrótszą. Zobacz, a tu jest w ogóle nieczynna teraz ta, jak to się nazywało? Zatoka Sztuki. A to właśnie tutaj zawsze było najwięcej, nie? Takie skupisko zawsze było tych różnych parawaników i... No tak, dużo było parasoli, no. Takich leżaków. A teraz pustka. Piesek był ładny. Ładnie przychodził. No. No może być, no, jakiegoś gruzu trochę. Siąść? No to tutaj dobrze, siadaj na kamieniu, gdziekolwiek. Wszyscy zgłodnieli? No i bardzo dobrze. To szybko zjecie i szybko wychodzimy. Range by tu bez problemu wjechał. Klara, ty weź się pośpiesz, siadaj na czymkolwiek. Trzepiesz te nogi czy nie? Nie trzeba, Władek to samo ci odpadnie.